Witam Was, moi drodzy, wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj kolejny materiał ze stajni materiałów o charakterze psychologicznym w kontekście tradingu. Porozmawiamy sobie dzisiaj o takim sposobie, który uważam, że może wpłynąć diametralnie na to, w jaki sposób postrzegacie wasz trading, a przede wszystkim w jaki sposób go traktujecie, bo to traktowanie tradingu tak naprawdę w nieodpowiedni sposób, traktowanie spekulacji w nieodpowiedni sposób, bardzo, ale to bardzo często przynosi w skutkach tak naprawdę fatalne, fatalne rezultaty. Rezultaty. Mowa tu oczywiście o tym, że większość osób nie potrafi przede wszystkim kontrolować się w tradingu, ale wynika to z bardzo prostej przyczyny. Niezależnie, czy uczą się oni na koncie demo czy nie nie potrafią potraktować tego po prostu poważnie. Dlaczego? Dlatego, że no, zazwyczaj ściąga nas w ogóle świat tradingu wciąga nas za pomocą wszelkiego rodzaju nakładek reklamowych, nakładek stworzonych przez kamerów, którzy próbują nam jak zawsze wmówić, że trading to jest taki idealny sposób i prosty na zarobek. Mimo że oczywiście wszyscy widzowie, którzy oglądają już mój kanał, zdają sobie sprawę, że nie jest to wszystko takie proste, oczywiście, jest możliwe, natomiast nie jest to takie. Proste, jak chcą przedstawiać moi drodzy, dlatego też przychodzę do Was z taką metodologią, która uważam, że mi pomogła w bardzo, ale to bardzo dużym stopniu. Przede wszystkim opanować gdzieś może nie tyle, co swoje emocje, ale przede wszystkim zacząć troszeczkę traktować trading w inny sposób i zacząć nieco traktować go nieco bardziej poważnie. Moi drodzy, zazwyczaj, kiedy operujemy na kontach demo, kiedy jesteśmy w procesie uczenia się to jest nam wmawiany taki dogmat, że generalnie to gówno się na tych kontach demo uczymy, że prawdziwe emocje to się zaczynają na kontach live i że konta demo to w ogóle to nie mają sensu. Ja też bardzo często spotykałem się z taką opinią, jestem całkowitym przeciwnikiem tej opinii i mówię to otwarcie z jednej prostej przyczyny. Uważam, że konta demo są wspaniałe, szczególnie pod takim kątem, że potrafią dać nam przede wszystkim możliwość nauki. Na realnych warunkach, na, nie, przy użyciu nierealnych pieniędzy, więc jest to tak naprawdę bardzo, ale to bardzo fajna opcja na to, żeby rzeczywiście gdzieś tam w ten rynek. Spróbować się wgryźć bez od razu zarzucenia siebie odpowiednią, ogromną ilością emocji. Natomiast spokojnie ten materiał nie jest o kontakt demo, a raczej jest o właśnie sposobie. A tym sposobie, w jaki sposób, tym sposobem masło masielane, a tym sposobem, który bierze pod uwagę również właśnie użycie konta demo, jest moi drodzy to. Aby potraktować trading jak firmę, potraktować trading jak swoją własną firmę, no bo koniec końców trading nie jest niczym innym, tylko handlem. To, że mówimy tutaj o giełdzie i bardzo często w Polsce używa się takiego sformułowania gra na giełdzie, którego zresztą bardzo nie lubię, ponieważ co to znaczy grać na giełdzie? Co to znaczy, co, jakby ostatecznie nie robimy nic innego niż żaden inny handlarz, spekulujemy na towarze i tak samo jak Handlarz kupuje konkretne rzeczy taniej w hurtowni i spekuluje, że sprzedaje drożej. W każdej chwili może wydarzyć się milion innych czynników, które, które tak naprawdę sprawią, że ostatecznie tego towaru nie sprzeda. Także pamiętajmy, że, że my, jako spekulanci, no jesteśmy również handlarzami. Natomiast My mamy do wyboru zdecydowanie dużo więcej możliwości, szczególnie możliwości chroniących nasz kapitał niż na przykład osoba otwierająca sklep internetowy. Natomiast warto i tak uważam, że właśnie traktować trading jako firmę, potraktować, potraktować w naszej głowie przynajmniej, nawet korzystając z konta demo, trading w taki sposób, jakby ktoś nam powierzył rzeczywiście konkretną kwotę, którą mamy zarządzać i my mamy w ten sposób na tym zarabiać. Tak też zresztą Wygląda większość przecież konfundowanych. Spełniamy konkretne warunki, pokazujemy swoje możliwości i w ten sposób dostajemy konto, na którym zarządzamy tak naprawdę i na którym dzielimy się profitami z właśnie firmą, która taki prop, training, prop trading zapewnia. Dlatego też uważam, że podejście niejako do naszego tradingu, jako do zarządzania firmą, potrafi nam dać bardzo, ale to bardzo dużą przewagę psychologiczną. Na Samym sobą, ponieważ nagle traktujemy to rzeczywiście nieco poważnie. Oczywiście, żeby tu nie mówić tylko gołosłownymi przykładami bez jakichś konkretów, jak ja sobie to wyobrażam, to właśnie traktowanie tradingu jako firmy. Moi drodzy, to co ja zrobiłem, to nic innego. Jak wziąłem i utworzyłem tak naprawdę identyfikację wizualną, utworzyłem sobie logo takiej swojej właśnie firmy. Oczywiście mi było prościej to zrobić, ponieważ kiedyś tworzyłem takie identyfikacje wizualne dla innych firm. Firm. Natomiast nie musicie być tutaj grafikami i specjalistami. Wystarczy wam jakiś darmowy program typu Canva, czy też nawet Paint, w którym po prostu stworzycie coś realnego. Nam jako traderom brakuje bardzo często takich urealnień rzeczy. Tak naprawdę, które robimy na co dzień, dlatego, że wszystko odbywa się w 90% w naszej czaszce i odbywa się za pośrednictwem analizy. I bardzo często wielu traderów zapomina, żeby gdzieś nawet tą analizę spisywać. Więc ja, dlatego, polecam Wam taką właśnie metodę, w której tworzymy sobie taki koncept takiej firmy, właśnie tradingowej, tworzymy sobie jakiś symbol, który tak naprawdę da nam nieco bardziej, urzeczywistni nieco bardziej naszą wizję na to, żeby. Rzeczywiście osiągać jakieś fajne rezultaty i stworzy taką psychologiczną obronę przed tym, żeby robić głupoty. No, Bo jeśli tak naprawdę weźmiemy pod uwagę, że zaczynamy rzeczywiście traktować to jedno, jedyne konto demo w taki rzetelny sposób, no to nagle nie będziemy ryzykować 50% jolo na takim koncie demo i robić wtedy tak naprawdę sobie głupich i złych, nabierać głupich i złych nawyków, tylko będziemy rzeczywiście, zaczniemy sobie to traktować na poważnie. Dodatkowo, co bardzo, bardzo polecam, to jest wzięcie sobie i założenie jakiegoś celu, tak samo jak konkretny cel zakłada sobie firma. W tym wypadku może być to na przykład zrobienie 5% w przeciągu całego miesiąca, bądź 3%, 4% i spełnianie wszystkich warunków, które zazwyczaj sobie zakładacie, czyli na przykład brak handlu w, moc... w dni, w których występują bardzo, bardzo high impact newsy, tak zwane, tak? czyli newsy, które wpływają bardzo mocno na rynek i ciężko przewidzieć tak naprawdę to, co cena zrobi. I wiele takich innych rzeczy, które zazwyczaj nie traktujemy poważnie z perspektywy konta demo, tylko bawimy się. A niestety sprawia to, że później takie nawyki nam zostają. Dlatego uważam, że w bardzo, ale to bardzo ważnym jest pamiętanie o tym, żeby, żeby gdzieś przestrzegać tych swoich reguł. I tutaj właśnie to tak naprawdę tworzy nam się kolejny podpunkt tego wszystkiego, czyli kiedy mamy już taki sygnet, kiedy mamy już tak naprawdę taką wizualną część tego wszystkiego, to bardzo polecam wam utworzyć sobie kontrakt z samym sobą. Ja wiem, jak to brzmi, i wiem, że wiele osób pewnie pomyśli sobie, że ujmi taki kontrakt. Natomiast, znowu, wypisując sobie pewne zasady, które, których chcielibyście się trzymać podczas właśnie waszej eskapady tradingowej. Uważam, że macie okazję na to, żeby nieco bardziej zbliżyć się do tych zasad i je urzeczywistnić, szczególnie kiedy na przykład wydrukujecie takie zasady i się pod nimi podpiszecie. To są triki psychologiczne, które, owszem, dla Was, jako dla ludzi mogą nie mieć sensu i w ogóle brzmieć jako coś idiotycznego, natomiast z perspektywy Waszego mózgu będą, będzie to powodować, że będziecie to pamiętać po prostu. I następnego dnia, kiedy będziecie mogli zrobić tonę na jakiś głupot nieprzemyślanych, mimo że to konto demo, to by przypomnijcie sobie, albo popatrzycie sobie już na, to, na ten kontrakt spisany z samym sobą i zaczniecie się zastanawiać, czy na pewno chce te pewne ruchy wykonywać. Bo skoro poświęciłem wczoraj czas na taką i taką rzecz, to może lepiej taką i taką rzecz sobie. Potraktować nieco poważniej. Pamiętajmy o tym, że my jako ludzie bardzo często nadajemy wartościom rzeczy, które są właśnie rzeczywiste. Bardzo ciężko naszemu umysłowi jest nadać wartość rzeczom. Do których nie mamy skojarzeń. Dlatego uważam, że właśnie w tradingu tak bardzo ważnym jest budować sobie takie skojarzenia. Skojarzenia, które pozwolą nam właśnie niejako wynieść ten trading na inny poziom i przede wszystkim zbudować pewnego rodzaju większą dyscyplinę, szczególnie właśnie tworząc tutaj przede wszystkim ten kontrakt i przede wszystkim symbol, dzięki któremu będziemy postrzegać to troszeczkę inaczej. Dla tych nieco bardziej odważnych, nieco bardziej um, takich, którzy chcą jeszcze bardziej w to wsiąknąć no to oczywiście możecie sobie zrobić nawet i taką koszulkę z takim symbolem, jeśli tylko wam może to pomóc. Dodatkowo polecam wam bardzo dużo poszukać cytatów, na przykład, które wam gdzieś e, spasują, takim kątem, że e, cytaty nie są niczym innym, jak tak naprawdę krótką formą, która przekazuje bardzo dużo treści. W jednym i krótkim zdaniu. I teraz, jeśli będziecie sobie mieli takie cytaty, na przykład nad monitorem, co możecie zobaczyć u naprawdę, naprawdę dużej, dużej ilości traderów, i wiele osób wyśmiewa takie rzeczy, wiele osób wyśmiewa takie rzeczy, właśnie jak tworzenie sobie takich firm konceptowych, wyśmiewa risk management, no a później kończą z pustym portfelem i z pustym wyzerowanym kontem. Więc naprawdę uważam, że lepiej gdzieś tutaj schować tego do kieszeni i zacząć próbować takich metod, które rzeczywiście mogą gdzieś w ostatecznym rezultacie przynieść nam naprawdę, naprawdę fajne efekty. Moi drodzy, to tyle na dzisiaj. Trzymajcie się, dajcie po sobie znać, jak zawsze, w komentarzu. Polecam Wam naprawdę te podpunkty przetestować, bo to nie kosztuje dużo, a uważam, że może wpłynąć w naprawdę bardzo fajny sposób na Wasz trading. Trzymajcie się i cześć.